Cześć, ja jestem Zoku, a to jest kolejna pokazówka z nowych przedmiotów z bossów na Master Mode. Dzisiaj na talerzu wielki robak, czyli Eater of Words. Po pokonaniu Eater of Wordsa otrzymujemy dwa nowe przedmioty, czyli pecik, wiadomo, i relik. Nie jest tak fajnie i kolorowo jak w przypadku Eye of Cthulhu, bo tam były trzy przedmioty, więc zaczynajmy, moi drodzy. Najpierw relik, Eater of Words relik, proszę bardzo, raz, dwa i puf. I muszę przyznać, że ten relik jest prześwietny, bardzo mi się podoba. To jak ten robaczek jest taki zawinięty, na samym środku mamy tą jego głowę, jest to świetne. Ja generalnie bardzo lubię Eater of Words, bardzo lubię Corruption, więc bardzo mi się podoba ta statuetka. Jest prześwietna w odróżnieniu do tej poprzedniej. Tutaj generalnie od razu widać, że to jest Eater of Words, i wiemy, z czym mamy do czynienia. Więc możecie dać znać, co wy o tym sądzicie. Według mnie bardzo kozacka statuetka i na pewno chciałbym, żeby widniała ona na moim świecie. Teraz, moi drodzy, przyszła pora na naszego pecika, czyli Writing Remains. Raz i dwa i trzy. I proszę bardzo, nasz pecik, czyli mały Eater of Words, no baby Eater of Words. No powiedzcie mi, że nie chcieliście czegoś takiego mieć, chociaż, że nie przeszło wam przez myśl, że fajnie by było mieć małego Eater of Wordsa, który wam towarzyszy i przy okazji jeszcze by atakował przeciwników. Ten niestety nie atakuje, bo jest zwykłym betem, ale też fajnie, wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Według mnie bardzo fajny pecik. Może postaramy się tu jakąś animację od niego wyciągnąć. Chyba nie ma nic specjalnego, tylko z nami podąża. Jak w przypadku, wiecie, Eye of Cthulhu, on miał animację. Ten niestety nie ma, ale nadrabia uroczością i tym, że ma masę oczu, wiecie, o co chodzi. Eye of Cthulhu ma jedno, a Eater of Words ma dużo. Więc bardzo mi się podoba ten pecik. Więc to mi nie pozostało nic innego, jak tylko życzyć wam powodzenia w szukaniu waszego nowego kolegi, czyli robaczka. I co, widzimy się w następnym odcinku z kolejnych dropów z bossów. Do zobaczenia!